Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy sobie energię dnia na tydzień od 24 sierpnia do 30 sierpnia. Karty mam już potasowane, więc możemy przejść do energii na poniedziałek. I w poniedziałek wchodzimy z energią przepiękną, bo z energią Asa Buław. As Buław mówi o nowych projektach, o nowych możliwościach, o świeżej energii, w której tak naprawdę możemy wszystko. Przybliżam Wam tutaj tą kartę. Ogólnie As Buław, energia Asa Buław jest bardzo pozytywna dla nas, dlatego że w poniedziałek, w tym dniu możemy czuć tak naprawdę na przykład energię właśnie do zrobienia czegoś nowego, może nas właśnie popchać coś w nowym kierunku, w jakiś właśnie nowy projekt. Też możemy poznać właśnie ciekawe nowe osoby. Jeżeli jesteśmy w związku, As Buław mówi o właśnie nowym spojrzeniu na dane sprawy. Więc tak naprawdę w poniedziałek energia jest bardzo świeża i możemy w poniedziałek bardzo wiele zdziałać, bo gdy mamy Asa Buław, od nas wszystko zależy, jak ten dzień się potoczy, jaki będzie, ale jest to ogólnie energia bardzo silna, pozytywna, w której możemy zrobić tak naprawdę wszystko, zdziałać wiele, bo mamy bardzo dużo właśnie energii. Dla niektórych z Was to mogą być na przykład sytuacje, w których ktoś się do Was odezwie z przeprosinami lub właśnie z propozycją. To mogą być różnego typu wiadomości, w których ktoś będzie nas o coś prosić lub właśnie będzie chciał nas przeprosić. Tak jak powiedziałam, w energii związków energia bardzo dobra, pozytywna. To może być właśnie odświeżenie relacji, ale też właśnie niespodzianki, więc jak najbardziej poniedziałek zaczynamy w przepięknej energii, bardzo silnej energii, więc to, co sobie postanowimy na dzień dzisiejszy, wszystko nam się jak najbardziej uda. I patrzymy sobie teraz na energię wtorkową. Na wtorek mamy energię Królowej Pentakli. Królowa Pentakli jest osobą bardzo niestanowczą, ale właśnie taką stabilną, stabilną finansowo, stabilną emocjonalnie, osoba bardzo dojrzała, która nie podejmuje jakby decyzji nagle, więc energia wtorkowa może być właśnie taka, w której chcemy jakby przejrzeć nasze finanse, bardziej skupić się właśnie na finansach, być może na oszczędzaniu lub dla niektórych z nas to mogą być właśnie nowe zakupy czegoś, co dawno bardzo planowaliśmy, więc energia bardzo fajna. Ogólnie we wtorek powinniśmy bardziej stabilnie podchodzić emocjonalnie do wszystkiego, więc we wtorek nie ma żadnych tutaj huśtawek nastrojów, nie powinno być. To jest dzień, w którym tak naprawdę wiemy, że możemy zrobić wiele, do nas, to co do nas należy, to robimy i tak naprawdę mamy fajną, świeżą energię, bo jesteśmy pewni na siebie. I przede wszystkim wiemy, że właśnie w nas jest ta siła i w nas jest ta moc. Więc tutaj poniedziałek, wtorek zaczyna się w przepięknej energii, w której tak naprawdę wszystko od nas zależy. W środę mamy energię trzech mieczy. Trójka mieczy często mi, słuchajcie, mówi, to dla niektórych z Was, o chorobach układu właśnie oddechowego, czyli na przykład kaszel, problemy właśnie z płucami lub właśnie przewlekłe przeziębienia, więc na to zwróćcie uwagę, żeby właśnie teraz, gdy są chłodniejsze dni, żeby zadbać właśnie o swoje zdrowie i o to, żeby nie przemarznąć, to przede wszystkim dla niektórych z Was. Ogólnie karta trzech mieczy to jest powrót też do przeszłości, powrót właśnie wspominanie jakichś sytuacji w naszym życiu, za którymi na przykład bardzo tęsknimy lub ze sytuacjami, które nie były dla nas miłe. Więc w środę niektórzy z nas mogą tak naprawdę wspominać, wracać właśnie do przeszłości. Dla niektórych z Was to może być właśnie jakieś sytuacje lub właśnie jakieś, zobaczycie coś, co Wam się właśnie skojarzy z czymś z przeszłości. To nie musi być nic negatywnego. Ogólnie to jest taka energia troszeczkę właśnie takich wspomnień, troszeczkę żalu do siebie, więc w środę tutaj uważajcie przede wszystkim na to, panujcie nad swoimi emocjami, jeżeli tutaj wracacie do przeszłości, dajcie sobie czas na to, żeby na przykład wyrzucić z siebie jakieś negatywne emocje, a potem postarajcie się uleczyć właśnie jakieś rany, które być może w Was jeszcze są. Ale ogólnie energia środy może być dla nas troszkę ciężka, i może być właśnie taka, że więcej będziemy czuć huśtawek nastrojów. O, może w ten sposób. Może to też być spowodowane pogodą, nagłymi zmianami pogody. Jeżeli chodzi o czwartek, mamy kartę gwiazdy.
Karta gwiazdy mówi o przeznaczeniu, o sytuacjach właśnie bardzo pozytywnych, o niespodziankach, o właśnie darach. To jest bardzo dobra komunikacja z drugim człowiekiem. To jest właśnie większe zrozumienie drugiego człowieka, bardziej spojrzenie na wszystko z szerszej perspektywy. Więc w czwartek bardziej otwieramy się na świat i na to, co dla nas świat przygotował. Jesteśmy bardziej otwarci, nie boimy się. Jesteśmy właśnie w energii bardzo pozytywnej, w której wręcz wyczekujemy tego, co jeszcze nam się pozytywnego może wydarzyć w naszym życiu. To są myśli, które bardziej idą w kierunku właśnie marzeń, a nie przeszłości. Więc tak jak powiedziałam, w środę możecie kierować się bardziej ku przeszłości, temu co było, a w czwartek już uświadamiacie sobie coś ważnego i możecie iść właśnie bardziej w kierunku marzeń, w kierunku planowania czegoś, co bardzo długo pragnęliście. Karta gwiazdy ogólnie mówi o marzeniach, o przeznaczeniu, to jest bardzo dobra komunikacja. Więc dla osób w związku to może być właśnie też bardzo pozytywny czas spędzony razem, ale też czas dobrze i dobrze spędzony właśnie w gronie rodzinnym. Więc czwartek zapowiada się bardzo pięknie i dodatkowo dla niektórych z Was to mogą być różnego typu niespodzianki, których naprawdę możemy się nie spodziewać. Ok? Czyli takie bardzo pozytywne rzeczy, o których nawet nie śniliśmy, więc dla niektórych z Was energia czwartku może coś takiego przynieść. Jeżeli chodzi o piątek, mamy energię dziewięciu mieczy. Energia dziewięciu mieczy, czyli chcemy pobyć sami, chcemy się wyciszyć, jesteśmy być może zmęczeni po całym tygodniu. Ogólnie w tym tygodniu szukują się jakieś bardziej właśnie takie huśtawki nastrojów. Więc piątek chcemy jakby spędzić troszeczkę w samotności, możemy czuć właśnie potrzebę odizolowania się od innych na trochę, spędzenie czasu właśnie w samotności, na wypoczęciu. Dla niektórych z Was to mogą być właśnie myśli, które nie dają Wam spokoju, być może przerabiacie jakąś sprawę i właśnie w piątek będziecie podejmować kroki do rozwiązania jej. Więc tak też może być. Ogólnie energia dziewięciu mieczy radzi przede wszystkim, żeby za długo nie siedzieć w takiej negatywnej energii i też nie zamykać się na wszystko, tylko właśnie dać sobie czas na odnalezienie rozwiązania i pójście, zrobienie czegoś. Nie siedzieć właśnie też w takiej energii i nie rozpaczać i też za długo nie siedzieć w takiej energii, bo to może pociągnąć za sobą bardziej właśnie negatywną energię, po prostu dać sobie czas, jeżeli chcemy, jeżeli mamy jakieś blokady, musimy coś przemyśleć, przerobić, dać sobie czas, ale wiedzieć, kiedy też wyjść z tej energii i że powinniśmy właśnie być świadomi tego, żeby podejmować jakieś kroki w celu zmienienia tego, co na przykład nie jest dla nas dobre lub nam się nie podoba w jakimś sensie. Jeżeli chodzi o energię soboty, mamy tutaj królową kielichów, osoba stabilna emocjonalnie, osoba, która jest gotowa, żeby też dawać i rozumieć innych. To jest osoba dobra w komunikacji, ale też w czuciu, więc w sobotę bardziej zaopiekujemy się, mam wrażenie, sobą, skupimy się właśnie na sobie, żeby pielęgnować właśnie siebie, tak, swoje myśli przede wszystkim. To jest energia, w której jesteśmy tak naprawdę świadome potencjału, jaki mamy, jak wiele możemy zrobić, jak wiele możemy osiągnąć. To jest energia, w której bardzo dobrze się czujemy i przede wszystkim pewnie siebie. Jesteśmy właśnie pewne siebie, tak? Do tego właśnie zmierzam. To jest przede wszystkim też dobra komunikacja. Uważajcie też w sobotę na osoby, które chcą jakby współczuciem winy w coś ugrać. Ok? Bo tutaj właśnie w sobotę dla niektórych z Was mogą się pojawić osoby, które będą chciały Was wziąć na poczucie winy lub właśnie tego typu emocje. Jeżeli chodzi o niedzielę, kończymy bardzo pięknie, mamy energię dwóch kielichów. To jest karta bratnich dusz, to jest karta głębszego zrozumienia, więc w niedzielę to jest właśnie czas dla niektórych z Was. Możecie spotkać właśnie kogoś do stałego związku, poznać właśnie nową osobę ciekawą. To jest też bardzo dobra komunikacja, przede wszystkim właśnie z naszym partnerem, z naszą drugą połową, z osobą, która jest dla nas bardzo ważna. To może też być przyjaciel, który jest dla nas bardzo bliski, ale ogólnie energia sprzyja właśnie połączeniu bratnich dusz, bliźniaczych dusz, więc możecie właśnie w niedzielę czuć, jeżeli oczywiście w to wierzycie, jakieś właśnie emocje od tej drugiej strony. Tak, czyli możecie właśnie, jeżeli ta osoba jest smutna, wy również możecie odczuwać jakiś smutek.
Jeżeli ta osoba jest szczęśliwa, możecie właśnie odczuwać jakąś radość. Na przykład możecie nie mieć kontaktu, ale możecie to odczuwać. Więc w niedzielę polecam dla Was w szczególności właśnie jakąś medytację, być może właśnie dla bratnich dusz, bliźniaczych płomieni. Może to będzie bardzo fajne właśnie rozwiązanie, jeżeli szukacie właśnie swojej bratniej duszy, na przyciągnięcie jej w szybszym tempie. Tak? Więc przede wszystkim niedziela pod wpływem też miłości, to też są przepiękne spotkania romantyczne. Ogólnie energia bardzo pozytywna, właśnie taka zachęcająca do miłości, do dzielenia się szczęściem i pomyślnością. Więc słuchajcie, tak, to była nasza energia na ten tydzień. W tym tygodniu będzie wiele się dziać. W skrócie poniedziałek, wtorek dużo od nas zależy, mamy dużo energii, chcemy działać. Uważajcie na środę, bo tutaj właśnie mogą pojawić się jakieś problemy zdrowotne, jakieś właśnie przeziębienia, więc uważajcie na wychłodzenie organizmu przede wszystkim. Czwartek w energii gwiazdy, więc przepiękna energia. Piątek bardziej właśnie chcemy się skupić na sobie, na swoich myślach, może chcemy sobie też coś poukładać lub znaleźć rozwiązanie jakichś problemów. I sobota, niedziela w przepięknej energii. Ogólnie energia będzie bardzo pozytywna, ale uważajcie, bo tutaj właśnie jest troszeczkę zmienna. Bardziej idzie w kierunku właśnie pozytywnej, ale właśnie tak jak mówię, uważajcie na tą negatywną, ściągającą w dół energię. Jeżeli takie coś zaobserwujecie, to postarajcie właśnie zadbać o siebie i o swoje emocje. I ja już dla Was przechodzę do przesłań anielskich na ten tydzień. Okej, słuchajcie, już mam kartę. Grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. I to jest Wasze przesłanie na ten tydzień, więc macie teraz chwilkę, żeby się zastanowić, którą grupę wybieracie. I ja przechodzę już do pierwszego przesłania. Wasze pierwsze przesłanie to nieograniczone źródło. Nie zabraknie Ci niczego dziś, a nie w przyszłości. Przepiękna karta, która właśnie chce Wam uświadomić, że jeżeli o czymś marzymy, możemy tak naprawdę osiągnąć wszystko i nie jest powiedziane, że wiecie, czasami mam takie myślenie w typu bardziej, że jeżeli komuś ktoś dostaje to szczęście lub spełnia marzenia, które ja chciałam spełnić, to dla mnie już tego nie starczy. Lub jeżeli ktoś dobrze zarabia w tej firmie, to ja nie mogę dobrze zarabiać. Słuchajcie, tak nie jest. Źródło jest nieograniczone. Możemy wykreować w swoim życiu naprawdę wszystko to, co chcemy, o czym marzymy. Więc ta karta przypomina o tym, że nie musicie się o nic martwić. Jeżeli macie jakieś problemy, chcecie coś przyciągnąć w swoim życiu, uda Wam się to przyciągnąć, tylko uwierzcie w to, jak potężna jest właśnie energia wszechświata i jak wiele ona może Wam dać przede wszystkim. Więc nie ograniczajcie swoich marzeń i swoich myśli. Więc to jest przesłanie dla Was. Dla grupy numer 2 mamy sztuki piękne. Wyrażaj siebie poprzez twórcze zajęcia. To mogą być jakieś, może macie swój własny biznes. Być może tworzycie biżuterię, może śpiewacie, może tworzycie muzykę, może tworzycie fotografie, obrazy. Ta karta przypomina przede wszystkim o tym, żeby skupić się na tym, co kochamy robić, co nas uszczęśliwia i żeby robić to, do czego czujemy właśnie pasję i talent. To może być wszystko, ale ta karta przede wszystkim mówi o tym, żeby zająć się czymś, co nas uszczęśliwia, co uszczęśliwia naszą duszę. To może być nawet zwykły spacer i znalezienie w nim docenienie w nim wszystkiego, co jest dookoła, tak? Ale ogólnie ta karta, to przesłanie dla Was na ten tydzień jest taki, żebyście pamiętali o tym, co naprawdę kochacie robić. Jeżeli chodzi o przesłanie numer 3, macie nieśmiertelną miłość. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna bez względu na towarzyszące jej okoliczności. Jeżeli macie jakieś problemy ze swoim partnerem, to jest karta, która mówi o tym, że prawdziwa miłość przetrwa każdą burzę. Ale ta prawdziwa miłość, prawdziwa, nie toksyczne relacje, więc to miejcie na uwadze. Więc dla niektórych z Was, dla osób, które wybrały tą grupę, tak jak powiedziałam, możecie spotkać kogoś wartościowego. Możecie właśnie spotkać kogoś wartościowego, swoją właśnie bratnią duszę i właśnie poczuć większe takie połączenie z tą osobą. Lub niektórzy z Was właśnie dopiero co kogoś poznali i czują z nim bardzo właśnie silne połączenie, więc macie potwierdzenie tak naprawdę prawdziwej miłości, którą się czuje i która jest tak naprawdę wieczna. Prawdziwa miłość moim zdaniem jest właśnie już na wieki. Więc tak, to były Wasze przesłania na ten tydzień i ja się z Wami żegnam. Życzę Wam przepięknego tygodnia. Trzymam za Was kciuki, żeby wszystko Wam się pięknie udało, Wasze wszystkie plany. Do zobaczenia w kolejnym filmie już w ten czwartek w czytaniu
zamiary tej osoby na wrzesień i w sobotę na ustrawiających szeptach. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia w kolejnych filmach. No i pa, pa.